Nowa szkolna rzeczywistość. Oddział żłobkowy w przedszkolu numer 14. Gabriela Lenartowicz skomentowała powrót do szkół. Dzień dobry, dziś wtorek, 1 września. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. Od marca szkoły pozostawały zamknięte. Dziś uczniowie po kilku miesiącach nieobecności mogli znów spotkać swoich nauczycieli i poczuć namiastkę normalnego szkolnego życia. Z naszą kamerą towarzyszyliśmy uczniom zespołu szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, których w nowym roku powitali wyjątkowi goście. Nadszedł długo wyczekiwany przez wielu uczniów, rodziców, jak i nauczycieli początek nowego roku szkolnego. Trwająca od marca przerwa w nauce stacjonarnej była sporym utrudnieniem. W przypadku szkoły Mistrzostwa Sportowego dla wielu problematyczny okazał się brak treningów i brak możliwości korzystania z obiektów sportowych. Chcemy wytrwać właśnie w tych zajęciach sportowych, dlatego też bardzo przestrzegamy procedur, które narzuca ministerstwo, główny inspektorat sanitarny, czy nawet zdrowy rozsądek, więc dbamy o dezynfekcję, o ozonowanie, o dystans, o maseczki. Dbamy o to, żeby uczniowie czuli się bezpieczni i rodzice mieli przekonanie, że oddają do placówki, która zapewni taki tryb funkcjonowania, który nie przysporzy nam wszystkim kłopotów. Kolejnym wyzwaniem podjętym przez szkołę sportową było utworzenie oddziału klasy o profilu Straż Graniczna. Ogromna popularność kierunku zaowocowała utworzeniem dwóch klas pierwszych o tym profilu. Zapotrzebowanie na tego typu szkoły, gdzie są klasy mundurowe, są w mieście, są na rynku, że widzimy to zapotrzebowanie. Ja się też bardzo cieszę, dlatego że to powoduje, że dzieci, młodzież też uprawia sport, a nie siedzi tylko w domu przed komputerem. Także wydaje mi się, że oferta naszej wojewódzkiej szkoły sportowej jest dla młodzieży bardzo atrakcyjna. I serdecznie zachęcam, żeby wybierać właśnie tą szkołę. Beata Białowąs podczas wizyty w Raciborzu odwiedziła dwie placówki edukacyjne i podkreśliła, jak ważną rolę mają one do spełnienia. Ja nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że dzisiaj, 1 września, jestem właśnie w Raciborzu, byłam w jednej naszej szkole dla osób niesłyszących, słabosłyszących, teraz szkoła sportowa. Też ogromna radość dla nas jako województwa śląskiego, że możemy być organem prowadzącym właśnie tego rodzaju szkoły specjalistyczne albo dla osób ze szczególnymi potrzebami, których uczymy od szkoły podstawowej aż do nauki zawodu, do wprowadzenia na rynek pracy, albo właśnie taka szkoła jak ta szkoła sportowa. W tym roku wiele z planowanych zawodów sportowych zostało odwołanych, jednak wszyscy mają nadzieję na powrót do kolejnych sukcesów sportowych i naukowych. Wracamy, jesteśmy przygotowani do stacjonarnego nauczania i mam nadzieję, że właśnie w ten sposób będziemy rozwijać te talenty sportowe, a jest ich niemało, ponieważ otworzyliśmy również tutaj klasy i lekkoatletyki, wpływania tradycyjnie, tak jak każdego roku. W związku z tym mam nadzieję, że od września do stycznia będzie zdrowo, to wszystkim oczywiście życzę tego z całego serca, a już potem to już zakończymy temat pandemii i na pewno będziemy rozwijać nasze sportowe talenty. Teraz na uczniów czeka nowa szkolna rzeczywistość podyktowana restrykcjami sanitarnymi. Póki co uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego będą przygotowywać się zarówno do udziału w zawodach sportowych, jak i konkursów przedmiotowych. 1 września nie jest zarezerwowano tylko dla szkolniaków. Dziś po raz pierwszy dzieci pojawiły się w nowym oddziale żłobkowym utworzonym w przedszkolu numer 14 na ulicy Słonecznej w Raciborzu. Zapraszam na materiał. Miasto Racibórz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, utworzyło kolejne miejsca opieki dla najmłodszych. Udało się to dzięki przekształceniu jednej z sal przedszkola numer 14 w Raciborzu w oddział żłobkowy. Prostym zabiegiem, niewielkim nakładem środków udało się nam otworzyć dodatkowy oddział żłobkowy po sąsiedzku w przedszkolu numer 14. Najstarsze dzieci ze żłobka mają tutaj specjalną swoją salę, specjalny swój oddział i wspaniale się tutaj odnalazły. Natomiast dzięki temu w samym budynku żłobka zyskaliśmy 20 dodatkowych miejsc, czyli ze 102 miejsc w żłobku mamy teraz 122, dzięki czemu kolejka o te 20 osób się zmniejszyła, ale niezależnie od tego ciągle planujemy to, aby ilość miejsc żłobkowych powiększyć.
ale to już przez budowę kolejnego obiektu. Miejsc mogłoby być o kilka więcej, jednak ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o niezwiększaniu limitu dzieci. Tutaj zdajemy się zdecydowanie na decyzję pani dyrektor, która odpowiada za placówkę. I to de facto ona ustala już bezpośrednio tą ilość, ale tak jak mówię, tak naprawdę to chodzi tylko o ewentualnie te kilka miejsc. Jeżeli sytuacja epidemiczna się unormuje, myślę, że wtedy będzie można się zastanawiać, jeśli będzie taka potrzeba i możliwość, czy nie dołożyć tych kilku miejsc w ramach tego oddziału, bo taka możliwość jest. Środki na utworzenie oddziału żłobkowego pochodzą z budżetu miasta, jednak jak podkreślił prezydent Dariusz Polowy, nie był to wydatek, który nadwyrężyłby budżet miasta. Pozostajemy w temacie powrotu do szkół. Tym razem do tematu odniosła się Gabriela Lenartowicz, posłanka na Sejm, która podczas konferencji prasowej przedstawiła rekomendacje służące bezpiecznemu funkcjonowaniu placówek edukacyjnych. 1 września Gabriela Lenartowicz zaprosiła lokalne media na briefing prasowy w jej biurze poselskim. Posłanka słowem wstępu odniosła się do wydarzeń z 1939 roku, czyli ataku Niemiec na Polskę. Później poruszony został temat powrotu dzieci do szkół. Według Gabrieli Lenartowicz Ministerstwo Edukacji źle wykorzystało czas półrocznej przerwy od nauki, a także odrzuciło rekomendacje przygotowane przez partię opozycyjną. Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej w porozumieniu, adresując to do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które jakby nie podjęło specjalnie tematu współpracy, przeprowadziło szerokie konsultacje z nauczycielami, z dyrektorami szkół, z samorządowcami na temat przygotowań do tego, jak szkoła może i powinna funkcjonować w COVID-zie. Rekomendacji i postulatów jest wiele, zarówno dotyczących nauki stacjonarnej, jak i modelu nauki zdalnej. To jest wprowadzenie przede wszystkim hybrydowego, mieszanego systemu nauczania, znowelizowanie rozporządzenia ramowych planach nauczania i rozporządzenia BHP, by uczynić tę pracę możliwą i bezpieczną, wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających opiekę świetlicową, wprowadzenie obowiązku automatycznego przechodzenia na nauczanie zdalne w strefach czerwonych. Wśród rekomendacji nie zabrakło także tych dotyczących nauczycieli i pracowników szkół. Szczególnie dostępność bezpłatnych testów dla nauczycieli i pracowników szkół, bezpłatne szczepienia na grypę, jasne przepisy dotyczące statusu nauczycieli przebywających na kwarantannie, precyzyjne wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa nauczycielom z grupy ryzyka. 60+, wiemy jak znaczna grupa nauczycieli w tej grupie się znajduje. Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że według niej najlepszym rozwiązaniem pozwalającym czuć się bezpiecznie jest wprowadzenie hybrydowego systemu nauczania. Przypomnijmy, że uczniowie od 1 września będą uczęszczać do szkoły stacjonarnie. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić. Nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. W przyrodzie nic nie ginie. Śmieci też nie. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.
Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Już teraz zapraszam na serwis dla osób niesłyszących. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa we wtorek, 1 września. Joanna Jędraszczyk-Kałuwak, zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. A zaczynamy od zapowiedzi biegu bez barier, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Ta cykliczna impreza adresowana jest do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy rokrocznie podczas biegu pokazują, że sport jest dla każdego. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Podaj Rękę, Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu po raz kolejny organizują bieg bez barier. Cieszące się ogromną popularnością wydarzenie w tym roku nieco zmienia formułę. W tym roku akurat trasa będzie przebiegała na terenie stadionu od 400 metrów wzwyż. W biegu bez barier nie chodzi o wynik, a o sam udział. Uczestnicy mogą dystans przebiec lub też przespacerować. Ważne jest jednak, aby wcześniej wyrazić wolę startu. Osoby niepełnosprawne wraz z swoimi opiekunami zapisują się poprzez adres e-mailowy dostępny na naszej stronie OSIR-u, także jeszcze bardzo serdecznie zapraszamy. Jest w tej chwili 80 osób zapisanych, a do 100 osób zbieramy liczbę uczestników, także serdecznie jeszcze te osoby zapraszamy, które jeszcze się nie zdecydowały. Czas na zapisanie mamy do piątku, jednak w dniu biegu wystartować można o dowolnej porze. Zaczynamy od godziny 10, a kończymy o godzinie 15. W związku z pandemią po prostu nie chcemy grupować uczestników w jednym momencie, także kto się zapisał na nasz bieg, może przyjść o 10, o 11, godzinie o 12, tak żeby pojawić się na stadionie tutaj na OSIR-ze do godziny 15 i wtedy może wziąć udział w naszym biegu. Bieg, choć głównie skierowany do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, co roku przyciąga około 100 zapalonych biegaczy. O tym rozwiązaniu myślano już od dawna i za poprzedniej władzy powstała już wstępna koncepcja. Okazała się ona jednak mało funkcjonalna i zdecydowano się na zmianę, która będzie również tańsza. Już wkrótce dostęp do wszystkich pięter w Urzędzie Miasta będzie ułatwiony, a to dzięki windzie. Aktualnie wszelkie sprawy w ratuszu osoby z ograniczeniem ruchowym zmuszone są załatwiać wyłącznie na parterze w biurze obsługi interesanta, gdzie również dotarcie na wózku inwalidzkim umożliwia platforma transportowa. Już wkrótce jednak z łatwością dotrzemy na każde jego piętro. Temat na pewno oczekiwany już dosyć długo, szczególnie przez osoby starsze czy niepełnosprawne. Szanowni Państwo, na teraz mamy już program funkcjonalno-użytkowy windy, która powstanie w budynku Urzędu Miasta. A dobudowana będzie dokładnie tutaj, przy obecnym wejściu do Straży Miejskiej, choć początkowy projekt zakładał inne, droższe o blisko 300 tysięcy złotych rozwiązanie. Przewidywał windę z poziomu zero, tu z tego wejścia, gdzie jest ta brama też wjazdowa, tak? I miało być na poziom parteru, czyli tylko jedna kondygnacja, czy to pół nawet, tak? Bo to jest taki wyższy parter. I stamtąd ewentualnie byłaby konieczność przejścia na drugą stronę i tam ta koncepcja realizacyjna była taka, że w końcu korytarza tam miała być winda, która by kursowała od parteru do trzeciego piętra.
A tak to ostatecznie będzie wyglądało według zaprezentowanej dzisiaj wizualizacji. Szyby windy umieszczone ma zostać przy murze budynku, tak żeby nie zasłaniać ozdobnej mozaiki na ścianie urzędu. Także od strony jakiejś tam wrażeń tych, którzy będą jechać tą windą, to też jest, jeżeli będzie przeszklona i będzie można sobie zerknąć na jakąś tam panoramę w kierunku rynku, to nie będzie to jakby odbierało niczego, znaczy inaczej, będzie to dodatkowy atut. Koszt budowy oszacowano na 690 tysięcy złotych, choć urząd stara się o dofinansowanie z PFRON-u. I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, windą pojedziemy już w 2021 roku. A na koniec dobra wiadomość dla tych, którzy korzystają z komunikacji powiatowo-gminnej, bo będzie bezpieczniej, wygodniej i nowocześniej. Do bazy PKS-u trafiły kolejne wysokiej klasy autobusy marki Iveco. Oto one w pełnej okazałości. 10 nowiutkich autobusów, które oddano do użytku mieszkańcom powiatu raciborskiego. Są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami oraz spełniają europejski standard w zakresie ograniczania emisji spalin i hałasu. Jest to efekt zawarcia umowy na transport publiczny, realizację transportu publicznego w powiecie raciborskim. To jest ten taki duży efekt, który jest bardzo namacalny i widoczny. Cieszymy się bardzo, że ta umowa istnieje, że możemy realizować transport publiczny dla samorządu. Ale ich zakup był możliwy dzięki pozyskanym środkom unijnym, a jest to projekt zrealizowany przez powiat raciborski, który ze swojego budżetu dołożył ponad 2,5 miliona złotych. W styczniu zeszłego roku podjęliśmy szybką decyzję na temat wejścia w ten projekt i jesteśmy świadkami finalizacji. W sumie w tamtym roku 4 autobusy zostały dostarczone do naszej bazy, w tym roku 6, czyli suma projektu 10 autobusów nowych, fajnie oklejonych, wspólna inicjatywa z włodarzami wszystkich gmin, którzy partycypują w kosztach utrzymania transportu powiatowo-gminnego. 10 niskoemisyjnych pojazdów, które wyposażono m.in. w system monitoringu, ekrany LED czy sieć Wi-Fi, zastąpi zużyty tabor i obsługiwać będzie 14 linii na terenie całej Raciborszczyzny. Całość w spółce to jest 70 autobusów, także 10-70 duży procent wymieniliśmy teraz taboru, bo 10 najstarszych autobusów zostało wycofanych z eksploatacji, tak naprawdę przeznaczonych na złom. Jest to działanie proekologiczne, czyli wycofujemy najbardziej najstarsze modele, które nie spełniają norm ekologicznych, które są kosztotwórcze dość mocnym, zastępując je nowym taborem. Liczymy, że będzie się to wszystko sprawdzać. Dzisiejsze uroczyste przecięcie wstęgi było również okazją do przypomnienia akcji Razem dla Seniora, która w życie wchodzi 1 września. Zostało to uzgodnione z wszystkimi włodarzami gmin. Bardzo cieszy wejście również miasta Racibórz. Pan prezydent Polowy zgodził się na wejście do tego programu, co wiąże się oczywiście z kosztami pokrycia cen biletów za tych właśnie seniorów. Obejmuje cały powiat. Cieszę się. Nasza inicjatywa została zaakceptowana. Wszystkie gminy powiatów to weszły. Mam nadzieję, że zwiększy mobilność i dostępność tych właśnie seniorów na naszym powiecie. Dodajmy też, że w 2019 roku ze środków własnych powiatu zakupiono również 2 mniejsze autobusy, których flota ma być także regularnie powiększana. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.